Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy to spotkanie. To był dla nas bardzo trudny, bardzo ciężki mecz. Jesteśmy mocno podbijani, ale jedno co, to zdecydowanie chcę pogratulować moim zawodnikom walki, zaangażowania, poświęcenia. Mieliśmy pewne problemy zdrowotne w tygodniu. Dwóch zawodników nie mogło w pełni trenować, między innymi Ben Richardson, przez to jego mniej minut. Tak samo Kuba Kober miał przerwę. W trakcie meczu straciliśmy Kamińskiego. Także to wszystko pokazuje, że to, co wypracowaliśmy na treningach, to tą wolę walki, to zaangażowanie, to waleczność, to ono procentuje w takich momentach. Bardzo się cieszę z defensywy. Nasz atak w drugiej połowie nie był już tak dobry jak w pierwszym. Mieliśmy tylko 31 punktów, ale sam fakt, że broniliśmy dwie najważniejsze piłki na końcu meczu, kiedy przy remisie najpierw prowadziliśmy kontrę, Mateusz zdobył dwa punkty, a potem ostatnie 3 sekundy nie pozwoliliśmy zdobyć punktów ani na dogrywkę, ani na zwycięstwo. Także dla nas to jest bardzo ważne zwycięstwo, ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jeszcze nie jest to, co chcemy osiągnąć. Będziemy walczyć teraz i przygotowujemy się na bardzo ciężki, trudny mecz w środę. Tak jak mówię, czeka nas podróż, odpoczynek, 2 dni. Musimy zrobić wszystko, żeby dopiąć to, co to sobie zaplanowaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja powiem to, co na wcześniejszych konferencjach po raz kolejny byliśmy rewelacyjnie przygotowani do meczu przez trenerów. Ciężko pracowaliśmy, ciężko cały czas pracujemy, a jak przychodzi cały mecz, no to staramy się całe serce dać i realizować to, o czym trenerzy nam mówią na całym treningu, na całym tygodniu treningowym. Także żadne cuda, po prostu robimy to, co trenerzy nam każą i udało się po raz kolejny wygrać na bardzo ciężkim terenie, ale to tak jak trener wspomniał, to nie jest wystarczające, jeszcze chcemy wygrać 2 kolejne mecze, żeby mieć jedną przemowę. Czy są pytania? Mam pytanie do... Proszę. Zawodnika. Pytanie, bo Mateusz rzucał pan przedostatni rzut w meczu nietrafiony. Co pan sobie wtedy pomyślał? Bo to już pachniało porażką. Na pewno byłem zły, że nie trafiłem, ale chcieliśmy, w trakcie meczu to tak się nie myśli, no wiadomo, że to jest koszykówka, to jest gra błędów, popełniliśmy błąd, niecelny rzut w ataku, chcieliśmy się szybko zrewanżować w obronie i wybronić piłkę i tak zrobiliśmy, pobiliśmy kontrą, trafiliśmy 2 punkty i tak. Pan te punkty, dziękuję bardzo. Pytanie do trenera, pana zdaniem, to jest tajemnica, że tak dobrze grać na wyjazdach, a w pausie wyłożyć to? Przypadek tak wychodzi, czy jakaś tajemnica? Trudno mi odpowiedzieć na to. Pierwszy raz jestem w sytuacji, kiedy mam bilans 11-4, z tym, że 12 zwycięstw na wyjeździe, a tylko 4 zwycięstwa u siebie. Gdybyśmy zagrali podobnie u siebie, bylibyśmy liderem praktycznie, bądź bylibyśmy naprawdę w czołówce. Mówiąc poważnie, trudno powiedzieć. W każdym razie wygraliśmy ostatni mecz u siebie z Unią Stargard, także jestem przekonany, że na pewno wszystko zrobimy i wygramy te 2 spotkania, które zostały do rozegrania. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze o Michała Kamińskiego, bo powiedział, że straciliście... Tak, dostał w plecy, znaczy w sensie w trakcie walki podkoszowej wyskoczył, został kopnięty. Musi tam w tych plecach się coś poprzestawiać, żeby mógł zafunkcjonować. Także każdy raz wygrany zespół, który wygrała, jest hit. Okej, dziękuję dla gentlemen i dama, that is here. Lady, thank you for being here. A gratulacje do MKS, zespołu MKS. Wygrana jest dlatego, co przyjechali i wiedzieli, co chcieli, ten zespół MKS. My przegraliśmy ten mecz dzisiaj, 3 godziny temu na treningu. Kowalczyk mnie trenował 5 dni, Mone trenował Sula 2 dni. Jak trenujesz, tak grasz. Ten tygodniu mieliśmy bardzo zle trening.
dlatego na ciebie jesteśmy bardzo źle. No mamy jakość, mamy charakter, był powrót w meczu, ale nie udało się tam. Ostatni set, mimo tego co zagraliśmy ten set 3 razy rośnie i na treningu, i na meczach, my zrobiliśmy tak, jak narysowaliśmy, jak wygrywaliśmy. Przegraliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. What was your opinion about the game, please? From what I feel, they just came with a different energy. They came more physical from the start. And it showed they were running more, they were just more focused, more locked into the game. And we weren't from the get-go, so that's all we have to say. We're not phased, still season's still going, so we'll go more harder and be ready for this game. Mo powiedział, że przeciwnicy wyszli na ten mecz, jak on to określił, inną energią, grali bardziej fizycznie, byli nieco bardziej skoncentrowani, jakby troszeczkę bardziej chcieli jednak wygrać to spotkanie. Ze strony swojej drużyny powiedział jedynie tyle, że sezon trwa dalej i już są myślami przy następnym meczu. Czy są pytania do obu? Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję. Mamy? Nie, jest pytanie jedno. Tak, panie trenerze, patrzę statystyki. I tak. Zbiórek mamy więcej, asyst więcej, strat to tak porówno prawie. Rzutów z gry trafionych 29, a nie 28. Więcej, to dlaczego przypomnę? To jest pan negocjator. A nie mieliśmy to, co mówi, energii. To nie, ale to jest tydzień, 5 dni. Bez kowalczyka, bez muskułu na treningu. Naczęliśmy, nie wiem, to jak jeden od treningów. Tak i naczęliśmy. Mieliśmy szansę wygrać i mieliśmy szybkie zwycięstwo. Mówili, nie zrobili to, co chcieli. A mimo tego, co graliśmy ten set 3-4 razy, mam świadomość, tak? 3 razy na jeden mecz wygrałem z Radomem na przyjacielskie. To jest to. Do wideo. Jutro będzie wideo, będzie trening troszeczkę i idziemy tam na stan. Statystyka, ale my mamy pozytywny skor, tak? 14-13, a mamy minus 30 punkty. To jest...